Sikora Robert i 87 Macias Tomasz. To kolejna grupa kolarzy. Start zaplanowany jest na godzinę 8:54. I również w tej grupie przypominam instrukcja od komandora wyścigu, jednego z organizatorów, pan Jerzy Gumuliński, a przypomnę, że organizatorami Choszczyńskiego 12 już maratonu rowerowego są Urząd Miejski w Choszcznie, Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie i Klub Turystyki Voyager. A więc to są osoby, które już od dłuższego czasu pracowały nad tym, aby niczego nie zabrakło, aby jak najlepiej zorganizować tą imprezę. I za to bardzo serdecznie im dziękujemy. 8:45. Przypominam, nie wyprzedzamy motocykli, które wyprowadzają zawodników poza rogatki miasta. Jędzura Tomasz, 158, Cieśliński Mikołaj, 159, Harhaj Piotr, 160, Jacek Szymański, 161, Zagdański Tadeusz. A więc jest to kolejna grupa, start 9:18. Tradycyjnie już przedstawiamy swoje miejsce, z którego przyjechaliśmy do Choszna, aby rywalizować. Świnoujście. Szeroko. Szczecin. Stargard. Stargard. Poznań. Rzeszów. Kalisz Pomorski. A więc grupa zawodników. Arturo. Informacja dla zawodników na dystansie mini. Przejeżdżamy dwa okrążenia. Dopiero po okrążeniu drugim zajeżdżamy na metę. Także tutaj po pierwszym okrążeniu się na metę nie zajeżdża. Jedziemy tam za główną, tak jak będziecie jechali teraz, dokładnie tą samą trasą pojedzie po raz drugi, tylko się nie wjeżdża tutaj już. Dopiero po drugim okrążeniu wjeżdżacie na metę. Tak jak wyjeżdżacie, tak będziecie wjeżdżali. Szczecin Paweł. Dorota Goleni. Przemek Szczecin. Trawno. Jak z Oborgu. Tomasz Poznań. A więc do startu 30 sekund, sprawnie sprawdziliśmy listę obecności. Do startu 10 sekund, już za chwilę odliczamy i kolejna grupa rozpocznie. 5 4, 3, 2, 1, start! I kolejną grupę mamy na trasie. Pamiątkowe zdjęcia wykonywane przez znajomych. I życząc powodzenia, czekamy na Was na mecie. Kolejna grupa startowa. Start zaplanowany na godzinę 9:39. Zapraszam następujących zawodników. Z numerem startowym 222 Jarek Marcin, 223 Pyter Arkadiusz, 224 Tadeusz Piątek, 225 Dobrowolski Wojciech, 226 Sadkowski Szymon, 227 Jan Pluta, 228 Berg Adam, 229 Kaczor Piotr, 230 Miedzik Marek i 231 Adam Kuta. A więc kolejna grupka, informacja od organizatora na temat przebiegu i trasy. Przypominam, że robimy dwa pełne okrążenia. Po pierwszym okrążeniu tutaj nie przyjeżdżamy. Idziemy cały czas główną ulicą prosto, aż do punktu pomiaru czasu. Czyli drugie okrążenie jest dokładnie takie samo jak pierwsze. Dopiero po drugim zjeżdżamy tutaj na metę, w miejscu, gdzie wyjeżdżacie z tej mety, na główną ulicę. Przypominam, start o godzinie 9:39, a więc mamy jeszcze minutę i 15 sekund.
szybko przedstawiamy miejscowość, można powiedzieć coś od siebie, a więc rowery byt. Leszno. Strzelce Krajeńskie. To jest Strzelce Krajeńskie. Policja. Szczecin. Dzień dobry, jestem Piotr, jestem z Maszewa. Brawo! Ostrzno. Chciałem coś dodać jeszcze. Ślinąłeś się. Jestem Piotr, Maszewa, Piotr chyba. A więc kolejna grupa zawodników do startu 30-35 sekund już w tej chwili. Sędziowie sprawdzają listę obecności. Wszyscy zawodnicy stawili się na starcie. Tak, komplet. Jest komplet, a więc za chwilę będziemy mogli wspólnie odliczać czas i rozpoczniemy zmagania. Do startu pozostało 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, start! I kolejna grupa z okrzykami radości wystartowała na trasę, przypomnę, 12 maratonu rowerowego Choszczeński, 12 maraton rowerowy. Wystartowali zawodnicy i kolejna grupa kolarzy już za chwilę rozpocznie swoje zmagania. Zaplanowany czas startu to godzina 9.42 i zapraszam. Numer startowy 232 Wydra Robert. 233 Dziut Zbigniew. 234 Turowicz Roman. 235 Solski Dariusz. 236 Olek Tomasz. 237 Zbigniew Junak. 238 Koszarek Józef. 239 Konieczny Daniel. 240 Hajac Dariusz. 241 Zygmunt Matejczuk. 249 Franciszek Harbacewicz. 251 Zbigniew Szkoduła. Numer 209 potrzebuje pomocy taty, dzwoni do ojca, kapcie złapał. Numer 209, jeżeli ktoś wie, kto jedzie z numerem 209, jest informacja od organizatora, potrzebują pomocy. Pan powtórzy Zbigniew Szkołuda, bo tam jest 351. 351 Zbigniew Szkołuda. Numer 209 potrzebuje pomocy technicznej. Już idziemy do zawodników. Znane twarze, nie tylko. Dzień dobry wszystkim. Miło tutaj witać wszystkich z powrotem w Chosznie. Jest wspaniała pogoda, fajna atmosfera. Mi się wydaje, że koledzy też zadowoleni. No, życzę wszystkim szczęścia na trasie, dojechania szczęśliwie do mety. No, przede wszystkim bezpiecznie. A mówił dla Państwa Franciszek Harbacewicz, były mistrz świata w kolekcji amatorów. 237 numer. Jest 237, a więc krótka informacja, przejeżdżamy dwa pełne okrążenia, po pierwszym okrążeniu do mety nie zjeżdżamy, jedziemy cały czas drogą główną, aż do punktu pomiaru czasu i drugie okrążenie i dopiero jedziemy do mety. Do mety wracamy tą samą drogą, czyli wyjeżdżali, tylko drugą nitkę. Dziękuję. A więc silna grupa pod wezwanie, mocne kolarskie nazwiska, 5, 4, 3, 2, 1, start! A więc ruszyli Zbigniew Junak Choszczno, Franciszek Harbacewicz Goleniów. Wystartowali. Życzymy Wam powodzenia na trasie rywalizacji 12 Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego. Jako ciekawostkę mogę tylko dodać, że wywiadu udzielał Franciszek Harbacewicz, który niegdyś w Sankt Johann w Austrii został mistrzem świata amatorów w wyścigu ze startu wspólnego. A więc widać, że ludzie z wielką kolarską przeszłością także do Chosna zaglądają. Start kolejnej grupy to godzina 9.45 i na tą
godzinę zaplanowano następujących zawodników. Numer startowy 242, Artur Gonera. Zapraszam na start. Numer startowy 243, Jakubowicz Wigosław. 244, Dworzański Marek. 245, Przemysław Kaczmarek. 246, Krzywicki Leszek. 247, Arkadiusz Norbert. Numer 248, Mariusz Kowalski. 249, Szelkowski Ryszard. Numer 250, Dubnicki Piotr Miłosz. Numer 251, Jezierski Mirosław. Numer 348, Zugaj Jan. Numer 350, Krasiński Artur. A więc mamy tą grupę. Też mocne kolarskie nazwiska. Nie ukryją się. Przedstawiamy się. Można z imienia, można z nazwiska, a przede wszystkim z miejscowości. 249. Artur. Artur mieszka w Szczecinie, a kiedyś mieszkał w Koszy. 249. Artur. Jest kolejny Artur, czyli wyścig Arturów. Mirosław. Piotr nie chodzi. Leszek Trzebica. Marek Szygat. A 247. Marek z Glinika. 249. 249, numer startowy. 243. 249. Nie ma. Szanowni panowie, jedziemy dwa pełne okrążenia, po pierwszym okrążeniu do mety nie zjeżdżamy tu w ogóle, jedziemy pełne drugie okrążenie, nie w pomiar czasu, wszystko idzie główną ulicą, także nie ma problemu. Po drugim, na światłach nikt nie stoi. Po drugim okrążeniu dopiero zjeżdżamy do mety, dokładnie tą samą drogą, którą wyjeżdżamy. Start! Organizator nam się tutaj lekko zagalopował, ale... Ja dam informację, a później dopiero te miejscowości wydawali. Dobra. Przypominam, że tutaj właśnie w tej grupie wystartował z numerem, już szukam. Zugaj? Kolejna grupa, może później to podam. Start na 9.48, a więc Ciechanowski Wojciech, numer startowy 252. Kubicki Zbigniew 253. Pieprz Mieczysław 254. Lodek Arkadiusz 255. Aksamit Irena 256. Słodkowski Bartosz 257. Ankudowicz Czesław 258. Sandra Rydzyńska 259, Jacek Wielogórski 260, Alojzy Pawłaczek 261, Sławomir Chrzanowski 347. A więc kolejna grupa zawodników, informacja od sędziego głównego i dyrektora wyścigu. Szanowni panowie i szanowna pani, jedziemy dwa pełne okrążenia. Po pierwszym okrążeniu nie wjeżdżamy na metę. Robimy drugie po głównej drodze Choszna, po głównej ulicy, do punktu pomiaru czasu. Drugie okrążenie i dopiero zjeżdżamy na metę dokładnie w tym samym miejscu, w którym wyjeżdżamy. Tylko i drugą nitką. Dziękuję. Do startu minuta 20, a więc króciutko przedstawiamy miejscowość. Można coś od siebie. Koszalin. Ratusz Moszalin. 260. Alojzy Pawlaczek Pudliszki. Dąbie. Jacek Kołorzek. A więc mamy grupę w pełnym składzie. Do startu pozostało 45 sekund. Ja tylko przypomnę, że w poprzedniej grupie pojechał z numerem 350 Artur Krasiński, były zawodnik zawodowego grupy PKS Irena Cepter. Pół minuty do startu.
zostało 10 sekund. Za chwilę odliczamy i rozpoczynamy rywalizację. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Życzymy powodzenia. Brawami, znajomi, przyjaciele, rodziny, żegnają kolarzy. I do zobaczenia na mecie po przejechaniu dystansu maratonu rowerowego. Przypominam, 12. Olsztyński Maraton Rowerowy. Pierwszą edycję mieliśmy w 2005 roku. Godzina 9:51. Raciborski Marek, numer startowy 262. 263 Pawłowski Piotr. Prosimy. 264 Krajewski Tomasz. Wiśniewski Piotr 265. Klebowski Hubert 266. Gałązka Artur 267. Antoni Gonera 268. Pawlikowski Bartosz 269. Kurczak Paweł 270. Widelski Paweł 271. Kosmowski Patryk 346. Mamy grupę kolejnych zawodników. Dwa słowa tradycyjnie od komandora wyścigu. Panowie, jedziemy dwa pełne okrążenia. Po pierwsze okrążenie tutaj do mety nie zjeżdżamy. Jedziemy drugie okrążenie dokładnie tą samą trasą, gdzie dzisiaj będą was motocykli się wyprowadzać. Do Rogatek Miasta, tam jest punkt kontroli pomiaru czasu. Drugie kółko i po drugim kółku do mety. Godzina 9:51, a więc do startu mamy jeszcze minutę i parę sekund i króciutko przedstawiamy się. Szczecin. To Wiśniewski Szczecin. Stawiam. Grufino. Szczeglica. Sztaszczana. Może. Standard. Dobrze. Gonera Hosno. Toni Gonera Hosno. Drugi raz w maratonie. Od roku na rowerze, drugi raz w maratonie. Do startu pozostało 35 sekund. Ręce na kierownicę. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Życząc powodzenia, czekamy na was na mecie. Wracajcie cali, zdrowi, rywalizujcie, ścigajcie się. Pamiętajcie o tym, aby bezpiecznie dotrzeć do mety. Kolejna grupa. Start na godzinę 20. Już zmęczenie chyba. Na godzinę 9:54. Następujące zawodniczki i zawodnicy. Startowy numer 69 Łańcucka Irena. Numer startowy 272 Bosiak Waldemar. Numer startowy 273 Pucz Zbigniew. Numer startowy 329 Winnicki Robert. 345 Rzesiowski Paweł. 327 Dzierżawski Karol. 326 Mateusz Pieprz. 331 Bogusław Zieliński. 332 Sławomir Paszkiewicz. 333 Filipiak Tomasz. 336 Zbigniew Kaczała. 340 Becker Jan. Kolejna grupa. Sędziowie sprawdzają, czy wszyscy zawodnicy są na linii startu. 340. Fota się robi, a pan się kręci. A 327? Jest.
331? Nie wiem. Krótka informacja. Po pierwszym okrążeniu nikt tutaj nie zjeżdża. Robimy drugie okrążenie. Po pierwszym okrążeniu nagrodka miasta jest elektroniczny pomiar czasu. Drugie okrążenie kończycie i wjeżdżacie do mety dokładnie w tym samym miejscu, z którego będziecie dzisiaj wyjeżdżać na drogę główną. Drugie okrążenie, jak zaczynacie, to jedziecie cały czas drogą główną, także nie będzie problemu. Dziękuję. Numer 331, Zieliński Bogusław. Numer startowy 331, Zieliński Bogusław. Proszony na linię startu. Krążył i... Do startu pozostało 10 sekund. Jedzie! Zieliński Bogusław, 331, ręka podniesiona. 5, 4, 3, 2, 1, start! Zdążył w ostatniej chwili o przysłowiowy błysk szprychy. I kolejna grupa kolarzy na trasie 12. Choszczyńskiego maratonu rowerowego. 9.57, start kolejnej grupy. Zapraszam na linię startową 274, numer startowy Adam Krawczuk. Numer startowy 275, Henryk Sokołowski. 276, Zenon Tarnawski. Elbiński Dominik, numer 277. Brodziak Eugeniusz, 278. 279, Dariusz Pytlak. Numer 280, Pietruszewska Iwona. Numer 281, Natalia Pindera. Numer 282, Marek Pankiewicz. Numer 283, Jan Nawrot. I mamy grupę kolarzy. Sędziowie sprawdzają listę obecności. Zdaje się, że zgłosili się wszyscy. Krótka informacja. Robimy dwa pełne okrążenia. Po pierwszym okrążeniu nie zjeżdżamy do mety. Do mety jedziemy cały czas na prost. Strzałki będą kierowały. Nagrodka miasta jest elektroniczny pomiar czasu również dla was. I drugie kółeczko i po drugim kółeczku zjeżdżamy do mety. Dokładnie w tym samym miejscu, to będziemy teraz wyjeżdżać. Tylko drugą nitką. Szybko przedstawiamy się, mamy jeszcze chwilę czasu. Zenek Tarlawski, Świnoujście 11 raz. A więc Choszczy 11 razy. Adam Świnoujście 3 raz Choszczy. Iwona Pietruszewska, Nowogard 3 raz Choszczy. Henryk Stadler, Choszczy. Świnoujście 1 raz. Dariusz Pytagoborniki. Marek Pankiewicz, pierwszy raz. Jan trzeci. Brodziak, Eugeniusz Międzyrzecz, czwarty. A więc mamy zawodników, którzy po raz jedenasty, ale są też tacy, którzy w Chocznie przyjechali, do Choczna przyjechali po raz pierwszy, więc miejmy nadzieję, że nie jest to ostatni. Jak widać, można startować wielokrotnie w naszym mieście. Do startu pozostało 30 sekund. I za chwilę kolejna grupa wystartuje na trasę, już przypomnę, po raz któryś 12. Choszczyńskiego maratonu rowerowego. 10 sekund do startu. 5, 4, 3, 2, 1, start! I kolejna grupa. Na trasie brawami, żegnani zawodnicy, wystartujemy.